Witam na kanale Retrownia, gdzie ogrywamy sobie dalej Blada. W tym odcinku jedziemy mapkę czwartą epizodu drugiego, The Overlooked Hotel. I zaczynamy sobie znowu w takim miejscu... gdzie jest labirynt z żywopłotów zrobiony. Ale jak już sobie to przejdziemy, to dalej będziemy właśnie w takiej wielkiej rezydencji, takim hotelu, który jest naprawdę spory, więc ten odcinek będzie dłuższy. Jest tutaj oficjalnie aż 17 sekretów, więc ja nie wiem, czy uda się to wszystko zdobyć. Czy czegoś nie pominę, o czymś nie zapomnę. Mamy Johnny'ego. Lekko przymarz chyba. Hop. Może tego gargulca się uda jakoś z dynamitu zabić. Udało się. Dobra, w razie co użyję apteczkę. Kontrolnie. Co nas tu jeszcze czeka? No tu nas czeka jeszcze sporo rzeczy. Może pozbądźmy się tutaj... O kurde, jeszcze jeden gargulec się urodził. Gdzieś nam tutaj żółtek jeden uciekł. O, już się znalazł. No, nawet sam się zabił. Bardzo sympatyczny pan. Tu mamy jeszcze jednego grubaska. Tu jest jeszcze jeden gargulec, ale mam nadzieję, że on na nas nie wyskoczy. Dobra, wjedziemy sobie na górę. Tu mamy chyba pierwszy sekret. Dobra, no to idziemy teraz dalej. Pozbądźmy się wszystkich ząbków. Hop. I idziemy dalej. Tutaj będzie trochę kocioł. Skorzystajmy z tych flar. Tu musimy uważać, bo będzie właśnie wybuch na środku. Jakbym tam stał, to już bym nie stał. O, jeszcze ktoś przeżył. Coraz twardsi ci wrogowie. Dobra. Tu w sumie nie pamiętam, czy nie było jakiegoś sekretu. Ale coś mi mówi, żebym sobie zajrzał tutaj. O, jest broń w sumie, to też fajnie. I jest pancerz. O! I nie tylko. Hop. No nie, tam się nie dało. Ktoś do mnie strzela, ale nie mam pojęcia skąd. Dobra, zróbmy sobie zapis kontrolny. Jest to mapka czwarta. I teraz wchodzimy już do tego hotelu. Co tu się odbywa już totalnie? Chaos. O. Może też skorzystam z pomocy dynamitu. Tu sobie też rzucimy dynamit. No mówię, malutko amunicji coś tutaj jest. I teraz sobie może zacznijmy zwiedzanie tutaj. Mamy kolejny sekret. Yeah.
Powrzucajmy sobie, skorzystajmy z okazji. A tu widzę cień gargulca, sobie lata nad nami. Zaraz tam pójdziemy. Ważne, że już jest jakaś amunicja. Dobra. Tu potrzebujemy klucz z symbolem mieczyka, sztyletu. Dobra, to mamy wyczyszczone. Idziemy zwiedzać w takim razie dalej. Tu potrzebujemy klucz z symbolem ognia. Zacznijmy może po kolei. O kurde. Wytrzymały skubany. Tutaj mamy kolejny sekret. I teraz będziemy mieli nowy rodzaj przeciwnika. Czyli takie duchy wrzeszczące. Im nie można zadać obrażeń. Tylko można to zrobić w momencie, kiedy one się, o właśnie, tak jakby pojawiają, a kiedy są zacienione, to niestety nic im nie możemy zrobić. Zaraz to ja w ogóle nikomu nie będę mógł nic zrobić, bo nie mam czym strzelać. A, jest laleczka wudu w sumie, zapomniałem o niej totalnie. Może warto skorzystać z tego. No, ta laleczka na nich nie jest za dobra. Ale za to się ładnie rozsypują. Tutaj mamy buty. I teraz sobie pójdziemy dalej. Chwilę sobie poużywamy tej laleczki. O, na pająki też jakoś nie bardzo działa. A dalej. O, można spuścić wodę. Tu jakieś takie podejrzane jest miejsce. Ale nic nie ma. Dobra, zbieramy kluczyk ze sztyletem. I zbieramy tom. Aha, tędy nie mogę wyjść bez klucza, czyli musimy się wrócić. Aha, tu jest. To był kolejny sekret. Zrobię zapis. Tutaj właśnie mamy kolejnego ducha. No, chciałbym nie marnować amunicji, kurde. Może z miotaczem sobie pochodzimy trochę. Hop. Dobra. Teraz tu mamy kolejny sekret. Hop. Mamy grubasa. I tutaj... O, jeszcze mamy... Kibelek. Siema. Tutaj chyba mamy... O, właśnie, pułapkę. To są te rączki, które gdzieś tam już były w pierwszym epizodzie. Tylko, że tym razem one już nas mogą zabić. W momencie, kiedy nas dopadną za szyję, no to jest koniec. Nie mogę trafić. Dobra, użyjmy broni normalnie.
Bo jeszcze gdzieś druga uciekła. O, widzę ją. Dobra. Tutaj takie fajne pomieszczenie służbowe. Zapiszę, ale teraz już raczej, jak już pokonaliśmy te rączki, to będzie spoko. I wracamy sobie tutaj dalej do tych tuneli. Gdyż tu nas jeszcze dużo pomieszczeń i sekretów czeka. No właśnie, na przykład znowu odkryłem sekret. Tutaj teoretycznie wszystko jest sekretem. Wow, rączka. Dobrze, że mam niewidzialność, bo już by mnie nie było. Duch nam na razie nic nie zrobi i my mu też, bo niewidzialność, ale już mija. No. No chodź. O Jezu, mi od tyłu zaszła. Kostucha. Jednak zrobię zapis jeszcze. Bo mamy trochę mało życia. Teraz sobie pójdziemy dalej. Tutaj wszędzie są te sekrety, dosłownie sekret w sekrecie i jeszcze więcej sekretów. Wow, zebrałem klucz i prawie bym zginął, zapomniałem o tym totalnie. Możemy sobie tutaj wejść, skoro już jesteśmy. Zbierzemy kolejny klucz. Tutaj tych kluczy też jest sporo. Telefon nie działa. I tutaj mamy Life Seed, to nam się przyda. A to co to zrobi? Aha, otwiera recepcję. Dobra. Tu to chyba za chwilę przyjdziemy. Na tę chwilę wracamy tam skąd przyszliśmy. O, a nawet nie tak do końca, ale jesteśmy tu, gdzie powinniśmy być w sumie. Tylko nie bardzo mi się to podoba, bo nie mam czego zabić te duchy. Nie wiem, czy laleczka coś na nich pomoże. Sprawdźmy. Coś robi laleczka. Albo i nie. No to się ciekawie zrobiło. Przyjdzie nam walczyć widłami. Też nie wiem, czy te widły im coś robią w ogóle. No chyba, że oleję temat po prostu i wyjdziemy stąd. Tylko tutaj jeszcze u góry był jeden sekret. Z tego, co kojarzę. O, właśnie. O, i przy okazji jest sporo amunicji. To myślę, że już sobie poradzimy. Tylko, że mnie zmarnował wszystkiego na głupoty. O, właśnie. Dobra. No to możemy sobie wyjść już stąd chyba, chociaż jeszcze tam się cofnę. Gdzieś tu to było? Nie. A, to było okno, ale nie można było przejść. Tu chyba nas jeszcze nie było, właśnie, bo to jest sekret i sekret kolejny. Gdzie ja jestem tak do końca? Tak nie za bardzo wiem. Ale może jak już tu jesteśmy, to skorzystajmy z okazji.
Pozbądźmy się grubasów. Czy coś tu gdzieś jest? Jakaś amunicja czy coś? Chyba za ladą coś było. Tak. Zróbmy save. I zobaczymy, co tutaj jest dalej. Aha, tutaj będziemy musieli przyjść z półksiężycem, więc w sumie trochę po prostu nadrobiliśmy drogi, że tak powiem. Na tę chwilę nawet nie możemy stąd wyjść inaczej, jak tym sekretem. To wychodzi na to, że tutaj już mamy wszystko jeszcze tak... Nie, no na pewno. Czyli możemy iść po prostu dalej. Tu nas jeszcze nie było. Tam mamy grubaska na dole. Paliwo do bazuki. Mamy już 84 naboi do bazuki, a nie mamy bazuki. To jest dopiero ciekawe. Tam chyba nie chcemy wychodzić, coś mi mówi. Jak sympatycznie. Wow! Ale się tam nazbierało. Dobra, może zejdźmy teraz tam, sprawdzimy co tam się odbywa. Sporo tutaj ich, nie powiem. Jeden chyba wypadł przez... Aha, wypadł, ale na tej zasadzie. Tutaj w sumie wróciliśmy do początku. Dobra, pozbądźmy się grubasów. Czy tam jest po co wskakiwać? Nie, tutaj nic nie ma. Dobra, możemy sobie iść dalej. Może najpierw zejdę tutaj. Podobijać niedobitki. O, sporo tych niedobitków. Przy okazji przez... Wow. Przez przypadek znowu mi się udało pułapkę pominąć, o której zapomniałem. Jak zebraliśmy klucz tutaj, no to ta głowa strzeliła. Ale za to tutaj mamy sekret. Hop, musimy użyć bamboszy i sobie wskoczyć. Mamy sporo amunicji. I akimbo. I laleczkę też w międzyczasie, widzę, zebraliśmy. Wow. Ja wolę się wycofać stąd. Za dużo się dzieje naraz. Ja widzę, że mamy maksymalną ilość zapalniczek. Więc może sobie zaraz skorzystamy z tego. Bo tutaj mamy taki sekret kolejny. Pajączki nam się zwęgliły. I teraz co dalej? Dobra, możemy tutaj jeszcze iść chyba. Jeszcze nas tutaj nie widzieli. Tutaj dokładnie.
Kurde, wiedziałem, że tak może być. Drzwi w tej grze są dosyć niebezpieczne. O, tutaj ktoś sobie coś gotował. O kurde. Ale fuks. Dobra. No to teraz mamy już praktycznie wszystkie klucze potrzebne. O, tu korpusik sobie leży. Skoro mamy wszystkie potrzebne klucze, to możemy iść zacząć powoli otwierać to, czego nie mogliśmy. Tutaj już byliśmy. Tutaj nas nie było. Przez te rączki teraz będę się bał chodzić normalnie i będę wszystko z góry zwiedzał. Tu mamy sekret. Dobra, teraz wyjdziemy jeszcze. Tutaj nas nie widzieli. Zapis. Coś za cicho tutaj. Aha, bo my tutaj już byliśmy. No dobra, to w takim razie musimy iść sobie tam, gdzie był ten teleport w sumie. Czyli na sam koniec. I teraz będziemy mogli przejść tutaj dalej. Hop. I możemy zakończyć tą planszę. Wydaje mi się, że jednego sekretu nie zdobyłem, ale zaraz zobaczymy. No, zdobyłem nawet jeden sekret ponad to, także bardzo przyjemnie. No, zdobyliśmy 18 sekretów na 17. Ale wydaje mi się, że gdzieś jednego, bo powinna być jeszcze apteczka po takich schudkach, ale gdzieś musiałem przeoczyć to. W każdym bądź razie kończymy tą planszę. Dosyć długi filmik, widzę, wyszedł. Ale jak ktoś dotrwał do końca, to dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.